Szpital w Staszowie, chcąc dostosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia, musi wykonać niezbędne prace remontowe na oddziałach. W tym celu już złożone zostały wnioski o dofinansowanie remontów. Czekamy też na pozytywne rozstrzygnięcie, mam nadzieję, złożonego wniosku do funduszy norweskich, których celem jest między innymi modernizacja bloku porodowego i poradni dla kobiet. Oczywiście nie są tylko prace remontowe, ale także zakupy sprzętu i wykonywanie odpowiednich programów profilaktyki dla kobiet w ciąży. W szpitalu wyremontowany ma zostać oddział laryngologiczny. Część prac lecznica ma już za sobą. Wyremontowane zostało piąte piętro. Oddano też oddział geriatryczny i rehabilitacji neurologicznej. Zostanie nam do remontu całe trzecie piętro, oddział ortopedyczny, oddział chorób wewnętrznych, czyli jeszcze cztery oddziały. W szpitalu mają poważne plany związane z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020. Lecznica chce się rozwijać dzięki środkom z Unii. Powiat staszowski zasługuje na odpowiednie standardy. Chcemy utworzyć nowy oddział intensywnej terapii. Taka jest potrzeba rozwijającego się szpitala, w którym jest wykonywanych coraz więcej zabiegów operacyjnych. Więc będziemy składać wniosek o środki finansowe na, można powiedzieć, wybudowanie oddziału intensywnej terapii. Zmiany i rozwój szpitala pociągną za sobą potrzeby zatrudnienia nowych lekarzy. W szpitalu przyznają, że problem ten istniał w latach 2007-2008. Odpowiednia polityka kadrowa pozwoliła jednak znacznie ograniczyć problem. Ostatnie lata pokazują, że coraz więcej chętnych mamy do pracy w naszym szpitalu. Lekarzy, zarówno specjalistów, którzy z innych szpitali się do nas przenoszą, jak i młodych lekarzy, którzy się chcą u nas specjalizować. Dotyczy też to samo personelu pielęgniarskiego, ratowników medycznych. Mamy coraz więcej chętnych do pracy. Oczywiście nasze potrzeby w miarę rozwoju tych poszczególnych dziedzin są ciągłe, są coraz większe. Dlatego szukamy też specjalistów w niektórych wąskich dziedzinach właśnie w związku z uruchamianiem i rozwojem nowych zakresów. Rozwój szpitala to przede wszystkim korzyść dla mieszkańców. Im szybciej uda się wykonać niezbędne prace, tym wcześniej pacjenci będą mogli cieszyć się odpowiednimi warunkami leczenia.